Dobra, słuchajcie, po prostu musiałam włączyć kamerę, ja po prostu nie wierzę. Mamy tu na stoisku Revolution Pro takie nowości. Mamy tutaj takie duo, jeżeli chodzi o bronzer rozświetlacz, naprawdę bardzo ciekawe. Mamy primer jakiś rozświetlający, mamy matowy. Tutaj mamy jeszcze prasowany puder, tutaj mamy chyba korektor. Tutaj coś do brwi znajdziemy, coś na wzór, być może nawet, słuchajcie, Benefitu. Ale słuchajcie, te paletki. Jedna z paletek, ja za chwilę Wam odwrócę kamerkę, jakoś Wam to spróbuję, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś Wam to spróbuję zademonstrować i pokażę Wam po prostu kolor tej paletki. Dziewczyny, kolory tej paletki, tej co tu teraz Wam pokazuję, dokładnie tej, Revolution Pro Night and Day. Color Focus Shadow Palette, ona jest za 12, jak kupicie jedną, to druga jest za pół ceny, ale patrzcie na to. Ja wiem, że to tutaj teraz pewnie nie będzie dobrze widoczne. Aż się obawiam, że właśnie będzie niewidoczne. No nie wiem, nie oddawam to koloru. To jest przepiękne, słuchajcie, przepiękne. Wiem, że jest mało widoczne. Zaraz Wam pokażę, jak to też wygląda, czekajcie. Nie wiem, gdzie Was postawić. Dobra, nie chodzi o mnie, nie patrzcie na mnie. Nie wiem, czy widać te kolory. Tak one wyglądają, ale czekajcie, ja Wam muszę Wam to zademonstrować. Ja po prostu nie wierzę, że Revolution wypuściło taką pigmentację. Słuchajcie, paletka wygląda w ogóle tak. Nie wiem, o co chodzi, ale jest ona strasznie... Nie wiem, czy na opakowaniu jest normalna. Tak wygląda. Ja się chyba na nią skuszę, słuchajcie. Ja wiem. Nic nie mówcie. Ale patrzcie na te kolory. Patrzcie na te kolory. Wyglądają one tak. No i jak zwykle pewnie nie widać dokładnie, ale teraz Wam coś pokażę. Patrzcie. Bardzo mięciutkie i taki bardzo połyskujący. No piękne są te, słuchajcie, ja jestem po prostu w szoku. Zobaczcie na to. I nie widać też niego, ale on jest taki opalizujący bardzo. Piękne. No ja po prostu jestem pod wrażeniem. Zobaczcie to złoto. Zmieszane tutaj ze srebrem. A już nie mówiąc o tym macie, który po prostu masełkowo się rozsmarowuje. Ja się przyczajam na tę paletkę. Jest po prostu przepiękną paletką. I faktycznie jest to taka paletka, słuchajcie, i na dzień, i na noc, dlatego że mamy i takie dzienne, fajne, stonowane kolory, jak właśnie ten beż i ten jasny taki, ale i właśnie wieczorowe. Mamy tu jeszcze opcję, wow, tego tu już nie widziałam. Nie widziałam, bo nie ma tej ogólnej tej, wow, to teraz już nie wiem, którą bym wzięła. Patrzcie na to. Patrzcie wy na to. No nie wierzę. Ale muszę Wam powiedzieć, że ta konsystencja, wow. Wow. Zobaczcie. I czekajcie ten sztos. No sztosik. No po prostu cudeńka. Teraz zobaczę, czy jeszcze jest jakiś taki w bordach. Czyli mamy ich 1, 2, 3, 4 opcje ich mamy. Nic zadać, nic ująć. Przepiękne. Po prostu fantastyczne. W szoku jestem, że Revolution wypuściło po prostu takie coś. Oczywiście to jest Revolution Pro, przypominam. Ale jeszcze Wam pokażę tą ostatnią opcję. I to jest, słuchajcie, też bardzo ładna. I to jest True or Dare. I wygląda ona tak, i też jest przepiękna. I nie wiem teraz, na którą się skuszę. Tak ona wygląda. I mamy tutaj coś srebro. Czyli taki bardzo opalizujący. Myślę, że na środek właśnie powieki fajne. Wow. Wow, piękny jest. Mamy tutaj taki miedziany. Mamy coś w takim, nie wiem, turkusie, ale przyciemnionym. Mamy złoto, ale tu już widzę, że jest bardziej świecąco. Ta paletka jest dla tych, którzy lubią mieć naprawdę błysk na oku. Czekajcie, ale też jest fajna. Teraz sobie zademonstrujemy. Tak to wygląda. No sztosik też, przyznajcie. Też jest fantastyczna. Patrzcie, czy na mnie nie patrzą na wariata, ale ja muszę Wam to pokazać. Słuchajcie, nawet jak mi opierdzielą, to i tak muszę Wam to pokazać. Musicie po prostu to zobaczyć tak na żywo, a nie... No przepiękne. I tu jest jeszcze czarna, która jest taką niby wiecie co, niby ona jest taką najnormalniejszą. No mnie tu już wszystko przeszkadza zieleń. Ja nie lubię zieleni. Przeszkadza mi ten taki jakiś łososiowy. Cholera wie, co to jest. Więc jeżeli ja bym miała się zdecydować, to myślę, że chyba, ja nie wiem, ale chyba na tą. Przepiękna. Czyli Night and Day. Macie tutaj właśnie taką opcję. Taką opcję, więc sami zdecydujecie, co dla każdego z Was byłoby najlepsze. Bardzo ładne fiolety, takie bordo. Nie
niebieski ciemny, ale ta myślę, że chyba się spisałaby dla każdego, bo są tutaj te takie fajne neutralne do normalnego makijażu, a ty mi po prostu robicie tylko fajną całość na środku powieki. Jeszcze raz wam pokażę. Jeszcze mamy taki szary, ten brązik, bardzo ładny, złoto, ale te dwa, ten no, piękne, piękne. Nie wiem, ja się jeszcze będę zastanawiać, bo oczywiście poleciałabym i kupiłabym ją, no, oczywiście, ale mam w domu, kurczę, czy tych paletek, a przecież dopiero co wyprzedawałam. Za chwilę muszę wziąć sobie, słuchajcie, nową chusteczkę. Tak, tu jest śmietniczek, także ja się za chwilę do was odzywam, a ja jeszcze wam pokażę, wiecie co, ja już nie będę próbować, ale mam jeszcze taką paletkę, a w środku ona wygląda tak i też fajna, tylko ja nie rozumiem tych, tego nie rozumiem, to są straszne, ładnie może wygląda, ale to jest bardzo obsypujący się brokat. Ja nie lubię czegoś takiego na oku i mi to przeszkadza osobiście, więc ja bym jej nie wybrała. Następna to jest taka i ta mi bardzo przypomina w ogóle, słuchajcie, tą, no co mi przypominasz, Hudon Beauty. Hudon Beauty mi bardzo przypomina. I co tu już mamy? I coś trzeciego jeszcze, chyba to są trzy, nie, to są te same. Także Hudon Beauty, bardzo, bardzo przypomina mi ją. Ale te tutaj z tych trzech to naprawdę wam polecam. Zobaczcie sobie, bo naprawdę są bardzo ciekawe. No ja nie maluję się teraz ostatnio, ale no jeżeli chyba ja bym się miała skusić, to wydaje mi się, że bym poleciała na tą. Ze względu na ten biały i na ten taki, na te dwa kolory. Ten, ten i ten. Przepiękne. No one są takie mieniące się. Przepiękne. Naprawdę przepiękne. Także dobra, ja idę dalej po sklepie. Szkoda, że nie ma tutaj właśnie testeru tych błyszczyków, co właśnie chcę go wziąć. Chcę go wziąć, ale nie wiem właśnie, jak on będzie wyglądał. Także tu jeszcze macie prasowany puder. Aha, i tu jeszcze jest ten brązik. Też bardzo ładny. Naprawdę bardzo fajna. No fajne. Gdyby nie to, że po prostu ja nie maluję się aż tak bardzo już teraz, to myślę, że bym się na którąś z nich skusiła. Ale mój zdrowy rozsądek musi tutaj wziąć w górę. Chociaż raz. Także tak wyglądają nowości. Czekajcie, bo ten topper sobie gdzieś tu odłożyłam. No i doszłam, słuchajcie, do stoiska I Heart Revolution. No i mamy nowości, proszę bardzo. Mamy awokado, mamy pizzę, mamy banany, ananasy, pizzkę, baking powder bananowy, kokosowy, chocolate banana i peach. I tutaj co mamy jeszcze? Primery, wow, chyba zapachowe. I tu jeszcze dwie paletki. Za chwilę się odwrócę i wam je pokażę. Dobra, ja się teraz do was odwrócę, bo będę chciała wam pokazać. Będę wam chciała pokazać, tak, najpierw wam pokażę to śmieszne coś. Bardzo fajnie wyglądające. Tak wygląda. Jestem w The Body Shopie i zobaczcie, mamy nowość. Special Edition i mamy tutaj vanilla i pumpkin. I muszę wam powiedzieć, że jest sztos. Subcie pachnie. Rewelka. No po prostu ekstra. Mamy też kalendarze chyba jakieś. Tu. Patrzcie, jaki piękny kalendarz. Gdzieś go widziałam, ktoś go chyba dostał na kanale jakiś. Ale no sztosik. Przepięknie wygląda, bardzo ładnie zrobili tą całą fatę graficzną. Szkoda tylko, że pokazali coś w środku. Tam nie powinno tak być. Ale ten vanilla pumpkin naprawdę spoko. Aczkolwiek nie wiem, co czuć bardziej. Ja wyczuwam bardziej wanilę. Wanilię. Tu mam jakieś takie jeszcze świąteczne, pięknie zapakowane świąteczne. Akurat Body Shop faktycznie ma to do siebie, że przepięknie pakują. Słuchajcie, też te rzeczy. Mam vanilla pumpkin.
Co tutaj jeszcze mamy? Strawberry Bath Bomb, mamy tutaj bomby, bombeczki. Tu resztę chyba akurat wszystkie rzeczy znam, ale ten kalendarz już to przepięknie wygląda. No zobaczcie. Beauty Advent Kalendarz. Sukcio. Bardzo fajny. Tutaj co mamy? Aloes, mamy rumianek, mamy seaweed, nie wiem. Co jeszcze mamy z nowości? To już znałam. Jak kupujecie jeden, to drugi macie za pół ceny. Fajny krem do rąk. Bo kremy do rąk ogólnie bardzo lubię, jeżeli chodzi o The Body Shop. A tu macie jeszcze właśnie nowość. I to chyba są. Nie ma tak za dużo, powiem wam szczerze, nowości. To olejek kokosowy. No to znam. Tutaj mamy jakieś nuty zapachowe. Mamy jakieś zapawki. Co tutaj jest? O, tu mamy mgiełkę chyba, czekajcie. Tak, mgiełka. Oczywiście spróbuję sobie powąchać, jak mi się uda. Poczekajcie, odłożę telefon i zaraz wam powiem, czy ładny. No dobra, to muszę wam powiedzieć, że aż to sam jest ten zapach. Jeżeli lubicie świeży zapach, ale owocowy, to polecam wam ten zapaszek. Ta-da! Sherry Blossom. No po prostu, i to jest strawberry jakaś wersja, Strawberry Kiss się nazywa, ale jest bardzo, naprawdę jest bardzo, bardzo ładny. Dlatego, że jest bardzo owocowy, ale bardzo orzeźwiający. Tu jeszcze mamy jaśmin. Czekajcie, jeszcze zobaczę jaśmin. Uno momento. Nie jest zły, ale już wolałabym zdecydowanie ten strawberry. No, także tak to wygląda. I tu macie buteleczki, które mają po 50 ml i są one po 15 funtów. Takie coś. Także opłacalne. Ten chyba, coś tu chyba kiedyś miałam z tego zapachu.